Doświadczenie z pierwszego święta Rozmarku pozwoliło nam wyciągnąć wnioski dotyczące organizacji tej imprezy. I była to nasza pierwsza impreza, która zgromadziła przeszło 2000 ludzi, więc dla nas, jako dla stowarzyszenia, które na co dzień nie organizuje tego typu imprez, było to spore doświadczenie. Tym razem jesteśmy w stanie inaczej się zmobilizować. Będziemy mieli dużo więcej czasu, bo wcześniejsza organizacja też była powiązana z pewnym kalendarzem projektu europejskiego, który realizujemy. Edukacja Zielona Transformacja. Bardzo ciekawy projekt, zachęcam do udziału w nim. Więc tym razem na bazie tego doświadczenia i na bazie zebranych informacji będziemy w stanie przeprowadzić to na trochę innym poziomie. A i same Święto Rozmarku zapowiada się dużo bardziej atrakcyjnie, więc się zastanawiamy, jak się tutaj pomieścimy, bo już pierwsze Święto Rozmarku zgromadziło tak dużą tutaj i liczną ludność, która przybyła tutaj na to święto się bawić, a w tym roku, w przyszłym roku zapowiada się ich jeszcze więcej.